drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Na o co prosicie Kościół Boży dla nas? Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazanie miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Drogie dziecko, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością, ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, Twoje rodzice i chrzestni. Drodzy rodzice, czy chcecie, aby Maria otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Nadal. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drogie dziecko, stałaś się nowym stworzeniem i przeoblekłaś się w Chrystusa. Dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa, podtrzymywanie tego światła powierzam Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja! Alleluja!